serdecznie tu na Placu Kombatantów imienia Eudokiusza Oleszczuka na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika pamięci Związku Polaków Młody Las. Spotykamy się tutaj, by upamiętnić bohaterów II wojny światowej, członków tajnej organizacji Młody Las, działającej na terenie ówczesnych Prus, w tym także naszego miasta, czyli Nowego Stawu i okolicznych miejscowości. Chcemy dzisiaj, dokładnie w 77. rocznicę złożenia przez członków, założycieli Młodego Lasu uroczystego ślubowania wyrażającego chęć walki o niepodległość ojczyzny, uroczyście odsłonić i poświęcić pomnik przeniesiony z terenu gospodarstwa rolnego w Trępnowach. Pomnik ten będzie przypominał o bohaterstwie polskiej młodzieży przymusowo zatrudnianej przez Niemców w zakładach i gospodarstwach na terenie Żuław i Powiśla, młodzieży zrzeszonej w szeregach Młodego Lasu. Ta tajna organizacja została założona w maju 1941 roku w celu krzewienia patriotyzmu, umacniania wiary katolickiej, prowadzenia antyfaszystowskiej propagandy oraz tajnej oświaty wśród polskiej młodzieży wywiezionej do Prus Wschodnich. Pamięć o bohaterach tamtych czasów kontynuuje dzisiaj Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Związku Polaków Młody Las. Pozwólcie Państwo, że w sposób szczególny przywitam dzisiaj właśnie członków tego stowarzyszenia. Witamy serdecznie prezesa Zarządu Głównego w Gdyni, Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Związku Polaków Młody Las, pana Kazimierza Cybulskiego. Serdecznie witamy zarządy kół terenowych z Nowego Stawu, Malborka, Gdyni oraz Pruszcza Gdańskiego. Witamy również prezesa oddziału terenowego Żuławy Powiśle, pana Marka Romana. Również serdecznie witamy delegata z dalekiego Krakowa, delegata na zjazd krajowy Związku Polaków Młody Las, pana Jerzego Wołocznika. Witamy również przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Stawie, pana Bogdana Konkola, burmistrza Nowego Stawu, pana Jerzego Szałacha, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, księdza dziekana Jerzego Pawelczyka, ale najgoręcej i największe brawa należą się dzisiaj pewnej pani. To jest pani Regina Krzos, zasłużona działaczka i członkini Tajnego Związku Młody Las. Powitajcie ją bardzo gorącymi brawami. Witamy również obecnych wśród nas radnych, sołtysów, dyrektorów i pracowników miejskich jednostek, poczty sztandarowe, młodzież szkolną, harcerzy, a także mieszkańców. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie. A teraz proszę o zabranie głosu prezesa Związku Polaków Młody Las, pana Kazimierza Cybulskiego. Dziękuję bardzo. W tej podniosłej uroczystości szczególnie witamy dzieci i młodzież. I ich wspaniałych opiekunów, wychowawców, członków Rady Pedagogicznej, pana dyrektora, to wy nas w niedługim czasie zastąpicie. My odchodzimy albo do pana, albo na emeryturę. Zaczynają nam się ręce trząść. To kto nam pomoże, żebyśmy się nie przewrócili? Kto nam pomoże, żeby pamięć została?
Pamiętajcie, ojczyzna to ziemia i groby, a narody tracąc pamięć o tym tracą swoje życie. Tu jest przykład tych świadectw, które były przez lata gromadzone. Tablica pamiątkowa upamiętniająca wszystkich, którzy pracowali na przymusowych robotach. Byli to członkowie Tajnego Związku Polaków Modylas, ale i byli nienależący, nienależący do Tajnego Związku. Pani Renia, obecna tutaj, też długi czas nie wiedziała, że jest w tej organizacji, a ulotki nosiła. Woziła rowerem te ulotki do Nowego Dworu, do Trampowa, z Kałdowa. To jest jedyny klejnot w tej chwili, który jest na Pomorzu, Malborku. Renia Chrzost. Kochani, o kobietach się nie mówi, ile mają lat, ale tu warto powiedzieć. We wrześniu, pamiętajmy, módlimy się, Renia będzie miała 90 lat. Będziemy się modlić do Matki Bożej nieustającej pomocy, aby ci przedłużała zdrowie i życie. Są pamiątki, pamiątka ta, która upamiętnia, jak tu pani, jak pani inspektor mówiła, ślubowanie w 1941 roku na zamku Malborku. Proszę sobie wyobrazić. Czuwaj, druhowie, 1941 rok. Wojna, okupacja trzech śmiałków idzie do zamku Malborskiego i w wielkim refektarzu składają ślubowanie na wierność ojczyzny. A treść tego ślubowania była następująca. Na sztandary zdobyte pod Grunwaldem przez wojska polskie przysięgam ojczyźnie Polsce, że o jej wolność będę walczył wszędzie, abyś ojczyzno wolna była. Tak nam dopomóż Bóg. I ta druga tablica właśnie przypomina to. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom miasta, społeczności. To jest pomnik nie młodego lasu, to jest pomnik całego społeczeństwa. I tych dzieci, które może dzisiaj się rodzą na tej ziemi. I tych przedszkolaków, i klas młodszych 1-3, i gimnazjalistów, i starszych. Wszystkich pomnik całego społeczeństwa. Taką po prostu, taki klimat stwarzaliśmy, żeby ten pomnik znalazł się tu w godnym miejscu. Chcę podziękować władzom miasta na czele z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Konkolem, panu burmistrzowi Jerzemu Szałachowi, radnym. Tu nam przygrywał i też był tak zainteresowany tą sprawą. Pan radny tu stojący na środku. Pan Andrzej Pałka tu też zawsze był z nami i dodawał nam ducha, bo nieraz się łzy kręciły. Będzie pomnik czy nie? Teraz już, kochani, jest. Cieszymy się z tego bardzo. Dziękuję wszystkim, kto się przyczynił, żeby ten pomnik tu się znalazł. A to słuchajcie, chyba około 13 ton waży, a materialnie to kosztowało około 80 tysięcy złotych. Także to nie jest tak, że coś tam, prawda. To ma swoją wartość, a przede wszystkim wartość historyczną, wartość moralną. Dziękuję naszym kapelanom na czele z tu obecnym księdzem kanonikiem Jerzym Pawelczykiem, który też nas tak zawsze wzmacniał tutaj, że będzie dobrze i tak dalej. A jak przyjechałem do Urzędu Miasta na sesję Rady, powitały mnie piękne dziewczyny. Mówię, o to chyba będzie. Matka Boża, pomagaj piękne dziewczyny.
A chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że pamiętajmy o słowach naszego papieża, który w myśl ideałom Bóg, honor, ojczyzna w 79 roku mówi: proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nie podcinali tych korzeni, z których wyrasta. Dziękuję i Bóg zapłać za wysłuchanie. Serdecznie dziękujemy panu prezesowi, a teraz zapraszamy do zabrania głosu burmistrza Nowego Stawu, pana Jerzego Szałacha. Szanowni zebrani, po takim wystąpieniu pana Kazimierza trudno jest cokolwiek dodać, bo powiedział wszystko na temat i historii, i dzisiejszego spotkania. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w to, że ten pomnik znalazł swoje miejsce, myślę, ostateczne i na zawsze będące w Nowym Stawie. Szanowni zebrani, dziękuję bardzo tym, którzy się przyczynili do tego. Jest tu głównym wykonawcą był pan Krzysztof Pruchniewski, który owszem robił to na zlecenie, ale przyłożył się do tego i włożył też odrobinę własnego patriotyzmu, ponieważ zrobił więcej nawet niż na zleceniu było zapisane. Dziękuję pracownikom naszego referatu z panią Kamińską Anną, która tu jest razem z nami, i pracownikami Mateusz Werner, wszyscy, którzy się zaangażowali, ponieważ dziękuję w ich imieniu, ponieważ robili więcej niż do nich należy. Dlatego, panie Kazimierzu, żeby nie przedłużać, bo jest piękny dzień, obiecujemy jako społeczeństwo, że będziemy pamiętać o Stowarzyszeniu Młody Las, o ludziach, którzy w czasie II wojny światowej w ten sposób walczyli o polskość. Dlatego ten pomnik w tym miejscu, według nas wszystkich, przez pół roku od początku tegoż roku, był najlepszym miejscem. Dlatego ja osobiście się cieszę, że w tym miejscu, przychodząc tu w roku kalendarzowym kilka razy z delegacjami, będziemy mogli również złożyć wiązankę kwiatów pod tym pomnikiem. Trudno było czasami trafić do Trampowa i nie wszyscy nawet o tym wiedzieli. Dlatego dzisiaj to miejsce będzie miejscem godnym dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw. Panie Kazimierzu, ten pomnik będzie zawsze zadbany, a wiązanka kwiatów zawsze się tu znajdzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie burmistrzu. Drodzy Państwo, oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości bardzo podniosłej zapewnia Nowostawska Orkiestra Dęta pod kierownictwem pana Andrzeja Pałki. A za chwileczkę nastąpi ceremonia odsłonięcia, symbolicznego odsłonięcia pomnika, którą rozpocznie hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Do hymnu. Odsłonięcie pomnika. Poprosimy w tej chwili
pana burmistrza Jerzego Szałacha, prezesa Zarządu Głównego Związku Młody Las pana Kazimierza Cybulskiego, panią Reginę Krzos oraz prezesa terenowego oddziału związku pana Marka Romana. Serdecznie państwu dziękujemy. Szanowni państwo, za chwileczkę nastąpi ceremonia poświęcenia pomnika. O modlitwę i poświęcenie pomnika prosimy proboszcza parafii świętego Mateusza w Nowym Stawie, księdza dziekana Jerzego Pawelczyka. Dzisiaj, gdy uczestniczymy w tak uroczystej chwili, w tak ważnym wydarzeniu, nie brakuje wzruszeń, nie brakuje wspaniałych słów. Nastąpiło odsłonięcie tego wspaniałego pomnika, a pan prezes Kazimierz zadbał też i o to, czego nie można pominąć, a mianowicie o to, aby ten pomnik został poświęcony w dniu dzisiejszym. I to właśnie pragnę teraz uczynić. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. W swoim niepojętym miłosierdziu pobłogosław ten pomnik i wejrzyj na naszych braci, siostry, którzy walczyli o polskość, o wolność ojczyzny, o wiarę katolicką i oddali swe życie doczesne w obronie ludzkiej godności i naszej wolności. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi, spraw, abyśmy potrafili miłować wszystkich naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Zjednoczeni tutaj, jako jedna rodzina dzieci Bożych, wyznawców Jezusa Chrystusa, świadków wiary na dzisiejsze czasy, módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wiedz nas na pokuszenie, ale daj nam zbawienie. Serdecznie dziękujemy księże proboszczu.
A teraz, drodzy Państwo, pod odsłoniętym i poświęconym pomnikiem zostaną złożone kwiaty. Kwiaty w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Nowego Stawu złożą burmistrz, zastępca burmistrza oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Kwiaty w imieniu Związku Polaków Młody Las złożą prezes zarządu głównego, pan Kazimierz Cybulski, pani Regina Krzos oraz pan Marek Roman. Kwiaty w imieniu burmistrza miasta Malborka złoży delegacja z Urzędu Miejskiego w Malborku. Kwiaty w imieniu zespołu szkolno-przedszkolnego w Malborku złoży dyrektor oraz przedstawiciel grona pedagogicznego. Kolejną wiązankę złożą przedstawiciele, członkowie Koła Przewodników Malborskich. Za chwilę kwiaty pod pomnikiem złożą również przedstawiciele terenowego oddziału Związku Młody Las Żuławy i Powiśle. Thank you.